Widziałeś to kiedyś? Nie. No, na gaz nam się zaciął. Nie mówcie, nie, że zepsułem kamerę. Cześć, miło w końcu się spotkać. Chwilę to trwało, ale się widzimy. Cześć, no generalnie jest super, fajna atmosfera. Jak w ogóle wrażenie właśnie. Jesteśmy otoczeni amerykańskimi masukarami, więc ja jestem happy. Sam używam od lat amerykańskiego silnika, więc zdecydowanie super miejsce, podoba mi się. Powiedz Bartku, jak się w ogóle zaczęła ta historia z driftingiem, a może najpierw zanim z driftingiem, to jak w ogóle, skąd motoryzacja w twoim życiu? Jak to ewoluowało do tego, co robisz teraz? Wiesz, no w zasadzie sytuacja jest prosta, historia jest, można powiedzieć, prosta, bo od zawsze, gdzieś od najmniej się, od dzieciaka takiego małego, byłem fanem po prostu motorsportu. Gdzieś te przejeżdżające sportowe samochody wzbudzały we mnie jakiś taki dreszczyk emocji. Biegłem gdzieś do ulicy, jak przechodziłem w pobliżu, żeby zobaczyć, co przejeżdża, jak coś fajnie brzmiało. Uwielbiałem motocykle, uwielbiałem pojawiać się gdzieś na wyścigach, na rajdach. Właśnie widziałem teamy, widziałem kierowców, którzy się przygotowują, jak zasuwają po OS-ach. No i stwierdziłem, że no, muszę kiedyś tam być i to było takie moje marzenie właśnie od dziecka, żeby dążyć do tego, żeby się ścigać. No i zdecydowanie najlepiej się czułem właśnie w samochodzie, jak można było usiąść u taty jeszcze na kolanach i dojechać parę metrów do domu, no to była największa frajda, na którą czekałem całą drogę. Więc rzeczywiście chyba ten bakcyl motoryzacyjny był we mnie od zawsze, no i później wszystko robiłem, żeby właśnie z tym motorsportem mieć styczność. Dużo się uczyłem, dużo czytałem rzeczy, zacząłem przygotowywać swój pierwszy samochód, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, więc... Ale już wtedy była koncepcja driftingu? Już wtedy wiedziałeś, że to pójdzie... Jeszcze nie do końca drifting, bo to był jakiś rok 2003-2004, więc nie było jeszcze tak driftu w zasadzie. No tak, jeszcze wtedy oficjalnie raczkowało to tak naprawdę. Tak, tak. Gdzieś tam 2006-2007 ten drift się pojawił na początku i zaczął kiełkować w stronę takiej dyscypliny już sportowej. No i rzeczywiście to było tak, że na początku zacząłem pierwsze starty od startów w rallycrossie, startów w wyścigach płaskich. No i później pojawiła się taka możliwość, żeby stworzyć team driftingowy. Ja zawsze uwielbiałem latać bokiem i właśnie jak była okazja, czy to właśnie w rallycrossie, jak się wpadało na shooter, złamać ten samochód i wklepać do oporu i przytrzymać ten zakręt, to zdecydowanie to wykorzystywałem. Zresztą to była dobra strategia, bo jak złożyłeś auto bokiem, to reszta cię nie miała jak wyprzedzić za bardzo. więc właśnie miałem z tego mega fan. No i jak pojawiła się okazja, żeby stworzyć taki team, to w ogóle się nie zastanawiałem. Powiedziałem, dobra, spróbujmy. Natomiast okazało się, bo to wtedy już byłem po wypadku i musiałem używać automatycznej skrzyni biegów. I okazało się, że no ten automat standardowy taki nie radzi sobie za bardzo z driftem. Trzeba było zaciągnąć ręczny, trzeba było się przekładać, szybko zmieniać biegi. A pierwszy automat, który używałem w Skyline'ie, no to był taki automat jeszcze prosty, czterobiegowy z lat 2000. To nie był taki automat jak teraz, które naprawdę szybko zmieniają biegi i radzą sobie z mocą. No i upadkami nawet to zmieniałeś, tak? Tak. Kojarzę w jednym z swoich odcinków na YouTubie pokazywałeś, chyba to był Skyline i były łopatki z Maserati, dobrze tak, pamiętam? Tak, zgadza się. Ale to już było bardziej 2017 rok, kiedy właśnie ta skrzynia właśnie ZDF-a się pojawiła, ośmiobiegowa, szybka. Natomiast na samym początku no to właśnie była taka czterobiegowa, prosta skrzynia Nissana, która niestety właśnie, mimo że próbowaliśmy nią działać w trybie sekwencyjnym, no to często miała opóźnienie na zmianach biegów, często w ogóle wpadała w tryb awaryjny, jak zobaczyła za duże obroty, zupełnie po zaciągnięciu hamulca ręcznego na przykład samochód gasł, więc jak leciałeś bokiem 80 czy 100 na godzinę i nagle ci wszystko zgasło, straciłeś wspomaganie kierownicy i zgasł silnik, no to było słabo. Więc te początki były trudne, ale oczywiście zawziąłem się i zacząłem rozwijać też i siebie jako kierowcę, i samochód
do tego momentu, żeby móc właśnie rywalizować z resztą stawki, a no, warto wspomnieć, że muszę rywalizować ze sprawnymi kierowcami, nie mam żadnej taryfy ulgowej. Za to, wiesz, nie tylko ode mnie, ale od całego świata, co pokazałeś w Grand Tour, ale do tego przyjdziemy, szacunek. Jakbyś mi opowiedział o samochodach, bo znam historię z E92, które niestety się spaliło. Wiem, że był Skyline, ale jakbyś teraz jakoś tak chronologicznie nam to poukładał i opowiedział, czym zacząłeś jeździć i czym jeździsz teraz? No całkowicie, tak jak właśnie wspominałem, jeszcze Railcross i wyścigi zaczynałem BMW 30, czyli takim w zasadzie klasykiem już teraz. Następnie rozpoczęcie przygody w drifcie w Nissanie Skyline. No i na początku to był Nissan ZRB25, turbo, właśnie ta skrzynia zwykła. Później ten Nissan przebiegł szereg modyfikacji, bo to w zasadzie był taki samochód testowy, w którym ciągle coś zmienialiśmy, coś poprawialiśmy, ja sprawdzałem, jak się to spisuje. Czasami coś nie działało, trzeba było wrócić do tego, co było na początku. Czasami coś działało dobrze. Później zaczęliśmy pracować nad hamulcem ręcznym, żeby mógł go jakoś zaciągać, więc to też była długa, długa droga, ale właśnie w pewnym momencie zmieniliśmy w tym Nissanie skrzynię na 8-biegowego ZDF-a i wtedy naprawdę zmieniła się zupełnie jakość mojej jazdy. Przede wszystkim mogłem zaciągać hamulec ręczny, ona wtedy wysprzęglała ta skrzynia bardzo szybko, ponieważ wszystko działo się elektronicznie, nie hydraulicznie, tak jak w tych pierwszych skrzyniach. No i właśnie fajnie, bo zaciągałem hamulec ręczny, ona wysprzęglała, później puszczałem, ona zapinała z powrotem bieg ten, który był. Skrzynia była 100% programowalna takim customowym sterownikiem, więc to też mi pomogło. No i pierwsze zawody na Lausitzring w Niemczech, które pojechałem właśnie z tą skrzynią tylko po takich jednodniowych testach, od razu wygrałem swoją klasę, więc to pokazuje, jak dużo ta skrzynia zmieniła, że praktycznie mogłem zrobić to samo, co zawodnik przede mną. Tak, on zaciągnął ręcznie, ja zaciągnąłem ręcznie. On zmieniał bieg, ja zmieniałem bieg w tym samym momencie i generalnie ta jazda, to kopiowanie jazdy tego lidera w drifcie, który trzeba robić, stało się dla mnie bardzo proste. I nagle ta rywalizacja dużo bardziej się wyprostowała, no i zacząłem już walczyć o miejsce na podium, a nie tylko, żeby jakoś przejechać tor, co w poprzednim setupach było naprawdę trudne. No i oczywiście ten rozwój poszedł w stronę zmiany auta później, właśnie to 92, które zmieniliśmy, założyliśmy tam silnik BMW Turbo, około 600 koni on wtedy generował, właśnie też z tą skrzynią ZDF-a i miał to być taki nowoczesny samochód, który bardziej jakby różni się też zawieszeniem, geometrią od Nissana i który da mi nowe możliwości. Niestety no, na jednym z pierwszych takich testów coś się zepsuło, trudno powiedzieć co, ale nastąpił pożar. Tak poważne, że w zasadzie nic tam z tego auta właśnie nie zostało. Ja byłem w szoku, bo nie wierzyłem, co tam się może palić, tak? No podejrzewamy awarię któregoś wtryskiwacza, że po prostu na rozgrzaną turbinę jakaś taka mgiełka paliwowa poszła i ona się zaczęła palić. Natomiast rzeczywiście, no, był to taki mocny cios dla nas, no bo około roku przygotowań, budowy tego auta i różnych takich... Tak. Ile taki samochód kosztuje? No myśmy tam szacowali w około 400 tysięcy. Tak, potężne pieniądze. Właśnie przygotowanie i karoserii, i silnika, i skrzyni, wszystkie wiązki elektroniczne. No niestety nie, bo rzeczywiście te auta do motorsportu w zasadzie nie ma takiego ubezpieczenia, żeby na stałe ubezpieczyć taki samochód, tak jak mamy zwykły samochód ubezpieczony AC czy OC. Można je ubezpieczać, najczęściej zawodnicy ubezpieczają je na wyścigi. Natomiast często w rajdach, w wyścigach czy w drifcie właśnie w zasadzie tego się nie stosuje, ponieważ no, to, co mi się przydarzyło, no, to jest totalnie sytuacja jedna na milion, można powiedzieć. Chociaż rzeczywiście to się zdarza, bo później na przykład Kenowi Blokowi spalił się Escort, mimo że samochód za miliony i najlepszy team i tak dalej, no to takie po prostu rzeczy się zdarzają. Ale nawet jeżeli to ubezpieczenie jest tak drogie, które wykupujesz tylko na dane 2 dni wyścigowe, że nawet jeżeli ten samochód się po prostu będzie miał wypadek, gdzieś go rozbijesz i tak dalej, to naprawa i tak jest tańsza niż to ubezpieczenie. No chyba, że właśnie się zdarzy pożar, który totalnie, że tak powiem, strawi cały samochód.
ale no te ubezpieczenia są bardzo, bardzo takie trudne do zorganizowania, ubezpieczenie nie chcą tych aut ubezpieczać, bo no jednak to jest sport wysokiego ryzyka, a jeżeli już takie ubezpieczenie się pojawia, to są naprawdę duże kwoty rzędu, nie wiem, 30-50 tysięcy za jeden dzień wyścigu, jeden weekend. Przeznaczyć na ewentualną naprawę, tak, niż tak. Policzyć, że prawdopodobieństwo jest tak małe. No praktycznie jeden sezon i zwracać się koszt auta całego w ubezpieczeniu, więc to no mało kto się na to zdecydował. A teraz jeździsz? A teraz mamy 92, czyli tą karoserię, którą chciałem od początku, natomiast jakby włożyliśmy w niego całe doświadczenie, które miałem z poprzednich samochodów ze Skyline'a, właśnie z tamtego BMW i jest tam silnik LS3 V8, zresztą taki jak tutaj w tym Camaro, który jest za nami, tylko on nie jest na kompresorze, jest na turbo. Ma też strokera na 7 litrów, no i generuje tak naprawdę w tej chwili ma około 800 koni, a ma też mapę, która może nawet ponad 1000 koni, że tak powiem, wzbudzić w tym silniku. Natomiast rzadko tego używamy, bo też taka za duża moc nie jest przydatna w drifcie, bo gdzieś w pewnym momencie już przepalasz te opony i opony tracą trakcję, bo się przegrzewają. A nie odpychają się fajnie, a wbrew pozorom niby jest to jazda w poślizgu, ale tak naprawdę szukamy jak najwięcej przyczepności w drifcie, żeby być szybkim, żeby to auto było trakcyjne na zakrętach, żeby jak najszybciej te zakręty przejechać, jak największym bokiem, no i żeby uciekać, tak? Bo tak naprawdę w drifcie nie chodzi o uciekanie, ale jeżeli zwiększymy dystans pomiędzy goniącym nas zawodnikiem, to on definitywnie przegrywa ten bieg, więc to jest dosyć ważne. Więcej trakcji szukamy. I ta mniejsza moc czasami jest lepsza do tego, żeby auto było trakcyjne. Chciałbym byś mógł powiedzieć pokrótce, jak w ogóle wygląda, jest coś takiego związek, czy tam Federacja Polskiego Driftingu. Wszyscy oglądamy jakieś relacje z Drift Open, ale tak. Jest bardzo dużo organizowanych różnych wyścigów. Jakbyś to jakoś tak ładnie opowiedzieć, spakować, bo sam też nie wiem, jak to wygląda w rajdach samochodowych, ale nie wiem tu, czy tam jakaś jest oficjalna licencja, czy taki zawodnik jak ty, który, nie wiem, zrobi jakieś mistrzostwo w Polsce, może iść później gdzieś iść dalej w świat, na przykład Europę, jakbyś tak pokrótce mi to wytłumaczył. To generalnie w drifcie sytuacja jest dosyć otwarta, że tak to nazwę, ponieważ jest to młody sport i to wszystko trochę się tak działo oddolnie, tak jak w Japonii na samym początku właśnie drift powstał na krętych górskich trasach, w którym po prostu kierowcy bawili się samochodami i po prostu na zakręcie to przeciążenie było coraz większe, wreszcie ten tył uciekał, bo to właśnie najczęściej były Toyoty, Nissany tylnonapędowe, więc ten tył im uciekał, no i kontrowali, przejeżdżali sobie zakręt bokiem. Bo czasami tak było szybciej. No i z tego powstała właśnie wręcz dyscyplina, że z tych pierwszych poślizgów łączyło się jeden zakręt w drugi, aż wreszcie było tak, że były takie trasy, że oni po prostu jeden zakręt w drugi przejeżdżali w permanentnym poślizgu. No i z tego powstały zawody właśnie po to, żeby przejechać całą trasę w poślizgu, ani raz nie odprostowując, ani raz nie obracając tego samochodu. No to jest pewna podstawa. No i w zasadzie też rywalizacja, czyli to drift battle, które polega na tym, żeby jechać jeden za drugim w poślizgu jak najbliżej, dosłownie 20 cm za autem, które gonisz. Natomiast te federacje, które powstały, no to też właśnie powstały stąd, że ludzie się spotykali, trenowali na torach, no i ktoś w końcu powiedział, dobra, no to złóżmy się na takie zawody. Takie trochę obecne MMA, tak? Trochę tak, trochę tak. Dokładnie. I w tym momencie właśnie jednym z pierwszych takich organizacji były driftingowe mistrzostwa Polski. To wszystko zaczęło się dziać właśnie tak oddolnie, organizowane przez po prostu prywatne osoby. Powstało też Drift Open, później Liga Polska Drift Masters, która przerodziła się w taką ligę europejską, bardzo znaną. No w tej chwili tam są najlepsi zawodnicy w Europie, więc widać, że Polska jest naprawdę bardzo mocna, jeśli chodzi o drifting. To trzeba podkreślić, że jak jesteś dobry w Polsce, to spokojnie możesz jechać na każde zawody w Europie, a nawet na świecie i rywalizować o najwyższe lokaty, bo naprawdę mamy bardzo wysoki poziom. Polska, Irlandia to jest topka na świecie, jeśli chodzi o najlepszych zawodników i mamy być z czego dumni.
Więc tak. No i generalnie jest tak, że w tej chwili też rok, dwa lata temu w zasadzie, już tak w pełni FIA doceniła jakby ten drift, ten rozwój, też profesjonalizm, który się pojawił właśnie w samochodach, wśród zawodników. I FIA też chce brać udział w drifcie, tak? Ale nie jest to takie proste, bo to wszystko już było, te organizacje powstały. No i w tej chwili driftingowe Mistrzostwa Polski tylko jakby przejęły jakby tą schedę bycia oficjalnym organizatorem mistrzostw driftingowych pod rangą FIA w Polsce. Natomiast jest właśnie też Drift Open, który jest po prostu federacją niezależną, która też organizuje swoje zawody. Jest właśnie Drift Masters, też można powiedzieć, że federacja niezależna. No i tak naprawdę w tej chwili jakby już ranga zawodnika decyduje o tym, gdzie może wystartować. Zwykle nowi zawodnicy robią tak, że zaczynają od niższej klasy, pojawiają się na pierwszych zawodach, sędziowie ich oceniają, patrzą na treningach, jak sobie radzą, patrzą w kwalifikacjach, jak sobie radzą. No jeżeli sobie radzą dobrze, no to są dopuszczani do zawodów. W tej chwili do tych rund, które są jeszcze pod, można powiedzieć, pod rangą FIA, no to trzeba zrobić oficjalną licencję i FIA, zrobić badania lekarskie, psychologiczne i tak dalej, przejść całą formułę, wykupić ubezpieczenie, dokładnie tak samo jak do rajdów czy do wyścigów. No i wtedy tam trzeba mieć tą oficjalną licencję, natomiast zwykle te inne federacje wydają swoje licencje wewnętrzne. Więc jeszcze to jest tak trochę podzielone, ale zwykle, no jeżeli jest się zawodnikiem, który już dużo jeździł, który jeździł w różnych miejscach i ma taką swoją renomę, można powiedzieć, no to wszędzie do każdej federacji ma te drzwi otwarte. Natomiast ci, którzy zaczynają, muszą iść tymi po tych schodkach, po prostu od niższych szczebelków. Chociaż jeżeli ktoś pokaże, że naprawdę dobrze sobie radzi, to nawet w trakcie sezonu może przejść do wyższej klasy. Najważniejsze pytanie. The Grand Tour. Tak, tak. Niesamowita przygoda. Jak to się w ogóle zaczęło? Czy to była twoja inicjatywa, czy ktoś, czy po prostu pewnego dnia odbierasz i słyszysz ten głos Clarksona? Jakbyś mógł opowiedzieć, w ogóle to było tam nakręcone, czy to było tutaj? Tak, tak, wszystko było w Anglii. Generalnie no, rzeczywiście wyjątkowa przygoda właśnie, bo ja się dowiedziałem, dostałem zaproszenie od nich, jak jeszcze w ogóle nie wiadomo było, co będzie z Top Gearem, bo to był ten moment, kiedy Clarkson się tam pokłócił z BBC. Tak, i właśnie to wszystko było zawieszone, niby Hammond i May mieli kontynuować to bez niego, ale właśnie nie mogli się zdecydować i nagle była taka cisza, że tak powiem, w eterze medialna i nagle ja dostaję maila z informacją, że właśnie powstaje nowa seria właśnie z Clarksonem, Hammondem i Mayem, że wszystko jest top secret, jestem proszony o zachowanie jakby poufności w tym wszystkim. To z Amazona, tak? Tak, tak. Był producentem. Producent właśnie pisał i że chcieli zorganizować odcinek, w którym pokażą drift. No i chcieli mnie zaprosić jako jednego z kierowców, który będzie jakby w tym driftingowym epizodzie. No i ja tak myślę, co? Naprawdę? Nie, w ogóle nie. Wiesz, no pierwsze co, jak coś takiego dostajesz, to już nie, jak coś sobie jaja robi, czy co? No ale wkrótce już kolejne maile z konkretami uświadomiły mnie, że nie, to nie są żarty, że to się dzieje naprawdę. Są konkretne miejsca, są konkretne daty i zaplanowaliśmy właśnie taki wyjazd, dograliśmy wszystkie szczegóły. No i kurczę, spakowaliśmy się w naszą serwisowkę, w busa, zapakowaliśmy Nissana właśnie na lawetę i pojechaliśmy jeszcze. Wtedy była też taka sytuacja trochę napięta, jeszcze w sumie chyba nigdy o tym nie mówiłem, ale miałem awarię. Wtedy mieliśmy taki okres przejściowy, że używałem skrzyni z Corvetty, bo założyliśmy silnik LS3 i ta skrzynia dwa razy mi się zepsuła, zupełnie nie dając żadnych objawów, co się tam w środku zepsuło. Po prostu wrzucałeś bieg i ten samochód nie jechał, tak? Nie czułeś, żeby ta skrzynia ciągnęła. Była jakaś awaria hydrauliczna, której nikt nie mógł rozpoznać. I ja właśnie im mówię, że słuchajcie, wszystko fajnie, ale mam ten problem. Ja teraz kupię kolejną skrzynię specjalnie na ten Grand Tour, ale coś się może stać, tak? W każdej chwili. I oni powiedzieli, że dobra, to my ogarniemy jakąś firmę, która naprawia skrzynię i w razie czego po prostu będziemy ją naprawiać. I to było właśnie tak, że mieliśmy nagranie na torze Rockingham,
a tam w pobliżu po prostu była zabukowana taka firma od napraw skrzyń, która miała w razie czego no, nam pomagać, tak, gdyby ta skrzynia przestała działać, chociaż tak naprawdę no, ja nie widziałem tego, bo sami po prostu tutaj nawet konsultując to gdzieś z jakimiś firmami, nikt nie wiedział po prostu, co w tej skrzyni jest nie tak, bo mechanicznie nie było żadnych objawów. Więc natomiast był taki problem, że po prostu my żeśmy robili do niej własne sterowanie, własny komputer napisaliśmy i widocznie on coś zadawał tak, że po prostu coś się tam musiało elektronicznie niszczyć, tylko nie było po prostu jak tego stwierdzić. Natomiast to była też taka sytuacja, że założyliśmy skrzynię używaną tam z jakimś bardzo małym przebiegiem z Corvette, nie, z Camaro i ja tylko zrobiłem po prostu parę przejazdów, czy wszystko działa, żeby jak najmniej ją eksploatować i zapakowaliśmy auto i pojechaliśmy do Anglii. Na szczęście całe nagrania przejeździł samochód OK. Niestety właśnie no, ten program jeszcze nie był doskonały, to jeszcze były takie pierwsze miesiące w sumie, kiedy uczyliśmy się tego programowania skrzyń i ona troszkę tak przeciągała niektóre biegi, to też się troszkę odbiło na moim przejeździe. Natomiast i tak udało się fajnie, płynnie przejechać, zbliżyć się do tych wszystkich stref. Widziałem reakcję Hammonda wtedy. Dokładnie. Właśnie Hammond był naprawdę super gościem, który... Ale to on cię przywitał, jak to było, ty przyjechałeś tam na wyładować samochód, przebierasz tak, się... Tak. My żeśmy tam przyjechali, na początku żeśmy się przywitali w takim miejscu jakby niezwiązanym z nagraniami, bo chyba wszyscy się spotkaliśmy w hotelu, tam był taki briefing, opowiedzieliśmy sobie wszystko, jak to będzie, wtedy Hammonda jeszcze nie było i na drugi dzień właśnie pojechaliśmy na tor Rockingham, tam były przymiarki, właśnie układanie trasy, wiesz, ekipy się rozkładały i tak dalej. No i wtedy właśnie w pewnym momencie przyjechał Hammond albo przyleciał helikopterem, już nie pamiętam. Natomiast rzeczywiście przyszedł, ze wszystkimi się przywitał i naprawdę taki luźny, spoko gość. Wtedy już dotarło, że to na pewno Dokładnie, że to na pewno będzie Grand Tour. No i rzeczywiście pierwsze kroki jakby skierował do mnie z takimi słowami, że nie wierzę, jak ty to robisz. I mówi, pokaż mi ten samochód, ja muszę to zobaczyć. I dopiero wsiadłem, się nachylił, wszystko mu powiedziałem. No i rzeczywiście tą jakby satysfakcję jakąś, czy tą euforię też pokazał później podczas nagrań, bo rzeczywiście tam kibicował, zaciskał pięści, mówił good for you podczas mojego przejazdu. Więc fajnie, że rzeczywiście jest takim naturalnym, fajnym gościem i bardzo miło to wspominam. Zresztą później spotkaliśmy się jeszcze w 2019 albo 2018 roku, jak przyjechał do Polski na targi Warsaw Motor Show. Widziałem właśnie, chyba go odbierałeś. Tak, odbierałem go z lotniska, też chwilę pogadaliśmy. Więc naprawdę super gość, ale wspomnę jeszcze podczas nagrania o jednej rzeczy, bo to też było dla mnie niesamowite jakby doświadczenie, że jak nagrywaliśmy same te przejazdy driftingowe, to tam był taki jakby samochód do nagrań zrobiony na Lancerze chyba Evo 9, który miał taką kamerę wysuniętą na zewnątrz, z tym, że ta kamera to była taka piłka duża. Jak czasami widać w tym, jak lecą helikoptery, które nagrywają rajdy, mają taką kulę, nie? No to taka sama kula była na tym Lancerze zamontowana. Z tyłu siedział operator, który miał joysticka, operował tą kamerą. Siedział reżyser, który miał podgląd na monitorze, co jest nagrywane. I on jechał przed tobą? Tak, on jechał przede mną i za mną. I właśnie to był ten moment, kiedy ja sobie już przejechałem dwa razy tą trasę, żeby się z nią zapoznać i później mieliśmy już nagrywać. I ten kierowca, zresztą był ściągnięty kierowca testowy z Ferrari, który jeździł tym Lancerem, mówi, słuchaj, ja wszystko ogarnę, nic się nie martw, wchodzisz tak jak zwykle, mną się nie przejmuj, wszystko będzie okej. No i ten tor był szybki naprawdę, tam była taka dość długa prosta na rozpęd, więc ja tam wchodziłem jakieś między 140 a 160, już nie pamiętam, ale w miarę szybko. A ten Lancer sobie jechał 60 na godzinę. I wiesz, ja wchodzę w ten zakręt i patrzę, że składam się bokiem i lecę prosto bokiem w tylny bagażnik tego Lancera. Jeszcze ta kamera uwierzchowana. On wtedy dawał pełny ogień i odjeżdżał. I naprawdę, no, niesamowite zgranie, bo ja się przekładam, patrzę, znowu ten Lancer z prawej strony, nie? I naprawdę super. I to był taki przebłysk tych wszystkich nagrań, że się poczułem naprawdę jak na planie filmu Hollywood i top level, jeśli chodzi o poziom nagrań. I rzeczywiście później te ujęcia slow-mo, które widać w odcinku, takie z bliska, no to wszystko były właśnie z tego Lancera nagrywane. Super przeżycie też z punktu widzenia kierowcy.
niesamowite. Widziałem, jak się kręci odcinki, gdzieś tam oczywiście w internecie. No to tam czasami wchodzi, wiesz, jeden helikopter, tak. Dwa samochody, cztery drony, no poziom tego, jak oni to nagrywają, jest niesamowity. A poznałeś Jamesa i... Jamesa Maya i Harrisona? No właśnie ich niestety nie było, no. ale myślę, że jeszcze może... A wiesz, że niedawno byli tak, niedaleko nas? Tak. Wiem, że byli w Polsce, byli w Krakowie nawet. Z Krakowa jechali, nie wiem jak jechali, natomiast z Bielska Białej na Cieszyn, na dwupasmówka, jechali do Bratysławy. Dokładnie. Pewnie przez Słowację. Gdzieś tam przez Czechy, Słowację i przejeżdżali to. No nie wiedziałem tak. o tym. Tak. No ja wiedziałem, że są. Nawet był taki plan, żeby się spotkać, ale no, na tyle były napięte nagrania, że po prostu nagrywali do wieczora i na kolejnego dnia rano już był wyjazd, więc też nie chciałem na siłę jakby tego organizować. Ale tak coś czuję, że bo mamy jakiś tam kontakt z Richardem. No właśnie się zapytać, macie kontakt? Tak, mamy, że nie jest to ostatnie nasze jeszcze spotkanie. Pojawisz się jeszcze gdzieś na dużym ekranie, jak myślisz? Tego nie wiem, zobaczymy. Na dużym na pewno, ale czy w Grand Tourze to nie wiem, natomiast myślę, że jeszcze coś wymyślimy fajnego. Ja ci bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Dzięki, natomiast bardzo tak, było łatwo miło. Łatwo ci nie wypuszczę. Za nami jest ZL1. Chwalisz się. 600, 700, 800 koni potrafisz ujarzmić. Zobaczymy, jak ci pójdzie z tym. Okej. Okay. Jechałeś kiedyś ZL1? Nie, ZL1 nie jechałem. Słyszałem opinię. Znam ten samochód właśnie z teorii. Wiem, że bardzo fajnie reaguje ten kompresor i ten silnik zupełnie inaczej działa niż wolnosący. Natomiast bierzemy tego konkretnie, bierzemy tak? To trochę się ubrudzi. Wokół ciebie i będą takie fajne ujęcia, jakby wiesz, wokół kamery krążą. Gdyby samochód. Coś, to masz testament spisany tak wszystko. Nie, spokojnie. Ja kamery szybko sprzedam sobie. Spokojnie. Ale robiłeś już to kiedyś. Tak. Ciasne kółko, jadę szerzej. Ja miałem pomysł, żeby je otworzyć, bo wtedy się wiesz, jakie są blokady, nie? Blokady, a to nic! Generalnie on się gaz zaciął na chwilę na fulla. Że za 50 to było za mało. Nie mówcie, że zepsułem kamerę. Jeszcze raz.
podoba? Dobrze było? Gaz już jest opanowany. No słuchaj, jak działa, to może teraz twoja kolej. Trochę pojeździmy. Nie wiem, ale jak się zatnie gaz, to nie uciekaj z auta. Dobra, zamieniamy się. Uwaga na naszego operatora, bo zaczyna nam wypadnie na środek. Tutaj trutuje, już tak musnęliśmy, także było. Nie, było kizde, ja to zrobiłem specjalnie, jak kizde, ten blok, tak, wiesz, zrzucę to. No nie jest, po prostu nie jest, no właśnie. Bartku, ja za dzisiaj ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Było mega doświadczenie dla mnie, dla Camaro też. Dla mnie też, bo nie jeździłem jeszcze Z-ką, a tutaj naprawdę fajne przeżycia, bardzo, bardzo głęboki taki fajny dźwięk silnika, więc jest czym, że tak powiem, przycisnąć na drodze. Pierwszy raz driftowałem z profesjonalną osobą, która się tym zajmuje. Jeszcze raz dzięki i co? Do zobaczenia. Może się szybko spotkamy na górze. Jak najbardziej. Z lepszym gazem i z innym autem. Dobra. Na razie, cześć. Cześć. Wywiad z Bartkiem, poznanie go, a szczególnie przejażdżka z nim, to było niesamowite doświadczenie dla mnie. Natomiast nasze motoryzacyjne plany na pewno na tym się nie skończyły, bo mamy kilka projektów wspólnych na zanadrzu, ale to zobaczycie już niebawem albo w niedalekiej przyszłości. Ja na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.